Ponad 700 kibiców oraz zaproszonych gości wzięło udział w uroczystym otwarciu stadionu w Białobrzegach. To wspaniały, wyjątkowy dzień, bo również jako byłego starosty powiatu białobrzeskiego, ale również zawodnika tego klubu Pilicy Białobrzegi, bo młodość spędziłem też w tym klubie. Z tego klubu później grałem w kadrze województwa radomskiego z takimi wyjątkowymi osobami jak Tomasz Dziubiński. Ja się tu urodziłem i rosłem, tak, tutaj z tym poprzednim obiektem, jakby miejsce szczególne, bardzo tu blisko mieszkałem, praktycznie 200 metrów, to tutaj mogę powiedzieć, że był mój drugi dom i fajnie się doczekaliśmy takiego obiektu, naprawdę robi wrażenie, nie jest przesadzony, jest sam raz. Świetny obiekt. Budowa stadionu została dofinansowana m.in. z Ministerstwa Sportu. Inwestycja jednak nie byłaby możliwa do zrealizowania bez środków przekazanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowity koszt remontu stadionu to 5 milionów 600 tysięcy złotych. Fantastyczny dzień, obiekt zmodernizowany. Na pewno ta inwestycja przyczyni się do popularyzacji sportu w Białobrzegach. Młodzież będzie miała gdzie uprawiać sport, ale to pewnie otworzy nam też szereg kolejnych działań. Jak podkreśla prezes MKS Pilica Białobrzegi, nowy stadion może być impulsem do awansu czwartoligowej drużyny. My co roku gdzieś tam próbujemy, myślę, że się doczekamy. Ten obiekt nam na pewno w tym pomoże. Trybuny stadionu, na których przygotowano miejsce dla 700 kibiców, zostały zadaszone. Powstał nowy budynek, w którym mieszczą się szatnie. W holu, z którego na stadion będą wychodzić piłkarze, powstała pamiątkowa galeria. Po oficjalnym otwarciu stadionu na boisko wybiegła drużyna gospodarzy, która w pierwszym meczu w tym sezonie rozegranym na własnym boisku zremisowała z Błonianką w Łonie 2-2.